Wiesz, są takie stereotypy, no gej musi chodzić w różowej koszulce, musi mówić w ten sposób, bo jeśli nie mówi, no to na pewno nie jest gej. A jeśli jest lesbijka, no to ona musi być krótko ścięta, musi mieć pół głowy wygolone, musi mieć pełno kolczyków na twarzy i chodzić mega męsko, ubierać się w bluzę z kapturem i tak dalej. No, jak ludzie będą, wiesz, patrzeć tylko i wyłącznie na te stereotypy, no to tak będą sobie cały czas stać w miejscu. A wiesz, jeśli chcą jednak nauczyć się trochę nas, naszego środowiska, to muszą trochę bardziej otworzyć głowę i zobaczyć, że tak jak są różni ludzie na świecie, różnego koloru skóry, różnej orientacji i tak dalej, tak też te lesbijki wyglądają inaczej, czy tam geje, czy w ogóle. Wiesz, a są po prostu tacy, że im i tak nie przetłumaczysz, choćbyś tu młotkiem do głowy nie pójdzie. Nie pójdzie. Grochem o ścianę.